Ok, zadzwonił do mnie klient i pyta się, jakie są najczęstsze usterki w hulajnodze Xiaomi. W tym wypadku zapytał się o Mi Pro 2, ale generalnie to wszystko możemy wrzucić do jednego worka, bo te hulajnogi wszystkie od Xiaomi są podobnie konstrukcyjnie. No i powiedziałem klientowi, że mu odpowiem w filmie, bo generalnie dużo mam takich osób, którzy się pytają o to samo, nie? I będę takie filmy szybkie nagrywał, odpowiadając na pytania klientów. Ok, przeserwisowaliśmy tych hulajnóg, nie wiem, pewnie z 1500. Każdy u nas na serwisie zna tą hulajnogę od podszewki, wie co jest w środku i tak dalej. Co się najczęściej psuje w hulajnogach Xiaomi? Oczywiście oczywista oczywistość, czyli dętki. Dętki przebijamy, najczęściej przebijane są w przednim kole. W przednim kole mamy silnik, silnik się nagrzewa. Najczęściej kupujemy tą hulajnogę, wyciągamy ją z pudła, nie pompujemy koła, mamy za niskie ciśnienie i przecieramy dętkę. Najczęstsza przyczyna przebić dętki, a właściwie nie przebić, tylko przetarć, to jest za niskie ciśnienie. Dlatego pierwsze co, wyjmujemy hulajnogę z pudełka i ją pompujemy. Ile pompujemy, to już temat jakby na tam osobny odcinek, tam nawet mamy artykuł u nas na blogu, ile się powinno pompować, to jest zależne od wagi. Kolejna usterka, bardzo popularna, praktycznie w każdej hulajnodze, prędzej czy później występuje, to jest złamany trzpień, bolec, jak zwał, tak zwał. I często tutaj ten zaczep też jakby nam tutaj leci i jest do wymiany, bo nie jesteśmy w stanie tego trzpienia bolca stąd wyciągnąć. Dlaczego się to dzieje w ogóle? To się dzieje najczęściej, jeżeli jeździmy z luzem na kolumnie. Jeżeli tutaj nam się rusza kolumna kierownicy i tego luzu tutaj nie wybieramy, tak jak już to powiedziałem w innym filmiku, jak to zrobić, jak wybrać ten luz, generalnie nie możemy jeździć z tym luzem. Bo jeżeli jeździmy z tym luzem, to tutaj nam ta kolumna pracuje, o, w ten sposób, troszkę nam pracuje, i ten trzpień tutaj w pewnym momencie, on przy mocnym uderzeniu może nam się wyłamać. I to jest jakby temat... Nie wiem, no bardzo dużo tego ląduje na serwisie i tak dalej. Ok, kolejna najpopularniejsza usterka, czyli błotnik. Złamany błotnik, szczególnie w poprzednich wersjach Xiaomi, gdzie nie był montowany seryjnie wspornik. Praktycznie każdy złamie prędzej czy później błotnik, jeżeli nie ma wspornika. Tutaj Xiaomi się nie popisało i tutaj mocowanie jest tylko na 3 śruby. A nie było jakby żadnego wspornika z tyłu, wiadomo, tutaj nam to wpada w wibrację, wpada w rezonans, tu się zaczyna to luzować, w pewnym momencie urywają nam się te dwie śruby, albo łamie nam się tutaj błotnik. Rozwiązanie problemu, montaż wspornika. W tej wersji już jest zamontowany wspornik, ale nie jest wolny od wad, bo na przykład tutaj mamy taki problem, że nam się luzują te dwie śrubki i ten błotnik nam tam lata i trzeba to poprawić najlepiej na jakiś klej do gwintów przykręcić i tak dalej. Kolejny temat, też oczywista oczywistość, hamulce. Hamulce są elementem eksploatacyjnym w każdej hulajnodze i trzeba od czasu do czasu do nich zajrzeć. Jak mamy nowy hamulec i to jest hamulec linkowy, to linka po pewnym czasie po prostu jej mechanika jest taka, że ona się nam troszkę rozciągnie i to jest naturalne. W każdej hulajnodze, czy tam rowerze nawet, tak, jak jest nowy, po pewnym czasie trzeba wyregulować hamulec. I to jest jakby wiadomo, może to nie jest przypadłość, ale coś na co trzeba zwracać uwagę tutaj też w tym modelu. Kolejna częsta przypadłość to luzujące się śruby trzymające tutaj, o te 4 śruby, kolumnę kierownicy z mostkiem. One są wkręcone tutaj, one tak ciasno na klej do gwintów i tak dalej, już z pudełka. Ale one się generalnie luzują. Jeżeli tutaj nam się pojawi już jakiś luz na tych śrubach i te śruby się jakby tutaj wyrabiają, to najczęściej lepiej po prostu wymienić te śruby na nowe, wkręcić znowu je na klej do gwintów mocno i powinno być dobrze. I już tutaj, jak jesteśmy to blisko, to tutaj, o nawet tutaj, nowa hulajnoga i już czuję, że troszkę pracuje kierownica. To, mocowanie kierownicy. Jeżeli hulajnoga nam chodzi tak na boki, tutaj ta kierownica, zaczyna nam drgać, to znaczy, że tu poluzowały nam się śruby kierownicy i też je należy dokręcić i to też jest częsta przypadłość każdego modelu Xiaomi. Kolejna kwestia,
jeszcze tutaj mówiłem o błotniku i co się zazwyczaj dzieje. Jeżeli urwiemy błotnik, urwie nam się błotnik, to najczęściej też leci nam tutaj łączenie, przewód od lampki. Przewód od lampki w poprzednich modelach przecierał się praktycznie w każdej hulajnodze Xiaomi. Mówię tutaj o modelach M365 i M365 Pro. W tych nowszych modelach on już się nie przeciera, ale jak urwiemy błotnik bo jeździmy tutaj bez spornika, na przykład jak nie mamy tego spornika, to też jakby tutaj mamy problem. Kolejny często spotykany problem, błąd najczęściej tam E14 czy inne, problem z manetką. Po pewnym czasie manetka na skutek tutaj najczęściej jakichś takich właśnie wstrząsów albo strzelania z niej ma problem tutaj, hulajnoga wyrzuca nam błąd. To jest błąd związany z manetką. Czasami jest spowodowany tym, że tutaj mamy jakby uszkodzone kable i łączenie tych kabli, coś się rozpięło, ale najczęściej mamy tutaj manetkę do wymiany lub tam da się czasami to naprawić, ale się nie opłaca, bo generalnie manetka kosztuje tam chyba 40 zł. I klamki hamulca mają podobną przypadłość, szczególnie w poprzednich modelach M365 i M365 Pro. Też tutaj czujnik hamulca, bo gdy naciskamy hamulec, tutaj też jest czujnik, który wysyła informację do silnika, że ma przestać jakby napędzać hulajnogę. I tutaj ten czujnik w klamce też nam hamulca potrafi się popsuć, też nam hulajnoga rzuci błędem i trzeba wymienić tą klamkę. Kolejna często spotykana usterka, czyli łożyska w kołach. Tutaj w kołach w Xiaomi, w wielu hulajnogach generalnie zamontowane są takie najtańsze chińskie łożyska, które po pewnym czasie, nie wiem, niektórzy mają pecha i nawet, nie wiem, po 200 km przyjeżdżają, coś tam mi trzeszczy, grzechocze i tak dalej. Okazuje się, że po 200 km to łożysko już się rozlatuje. Lipa, dlatego wymienia się te łożyska, montuje się jakieś markowe, tutaj, nie wiem, japońskie, europejskie łożyska, które już śmigają, powiedzmy, do końca życia takiej hulajnogi. I to się dzieje zarówno na przednim, jak i na tylnym kole. Te łożyska są po prostu kiepskiej jakości i notorycznie tutaj lecą. I to właściwie tyle takich najczęstszych usterek w hulajnogach Xiaomi. Jeżeli przychodzi Wam coś do głowy, czego nie powiedziałem, to dajcie znać w komentarzu. Możliwe, że dogramy filmik. Chodziło mi tutaj o takie usterki, które wynikają z samej konstrukcji hulajnogi i z tego, jak producent ją zrobił, a nie z naszego użytkowania. Bo generalnie, wiadomo, dużo hulajnóg ląduje na serwisie, na przykład po zalaniu i tak dalej, ale jakby tego nie brałem pod uwagę. Chodziło mi o to, co wyszło po prostu z fabryki, co producent mógłby poprawić, a nie o nasze jakby zaniedbania i z naszej winy, co możemy uszkodzić w danym modelu. Dobra, dzięki i tyle.